odczuwamy pewnie wszyscy razem to samo. To jest jak, w jakiejś mierze uczucie ulgi. To znaczy udało się odnaleźć szczątki pomordowanych polskich patriotów, zamordowanych za to, że kochali Polskę i w okresie powojennym. A z drugiej strony pewnie ciężar, wszyscy czujemy jakiegoś takiego niedosytu, że to dopiero teraz. Ja chciałem powiedzieć tylko jedno, że dla mnie ta ekshumacja to jest i przypomnienie budowy pomnika, jak się okazało po wielu latach jednak w miejscu dobrze wytypowanym pomnika właśnie na tak zwanej Łączce w 91 roku u zarania polskiej niepodległości i polskiej demokracji. A z drugiej strony to jest myśl o tym, że Polska naprawdę jest jednym z niewielu krajów, w którym nie ma do dzisiejszego dnia nie ma żadnego muzeum przypominającego zbrodnie terroru komunistycznego powojennego. I jeszcze raz chciałem powiedzieć, że będę usilnie starał się o to, aby w wyniku współdziałania z panem ministrem Gowinem przede wszystkim, ale z całym rządem, z władzami miasta stołecznego Warszawy, takie miejsce powstało. To może być albo więzienie na Rakowieckich, gdzie ci przecież ludzie byli rozstrzeliwani, zabijani, wieszani, albo kazamaty pod Ministerstwem Sprawiedliwości, gdzie kiedyś był Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, a więc miejsce przesłuchań, prawdopodobnie także i zabójstw. Miejsce przesłuchań i miejsce męki tych ludzi. Dla mnie na przykład jest zaskoczeniem zupełnym to, że typowym sposobem zadania śmierci nie było powieszenie, tylko zabicie przez zastrzelenie i to taką metodą rodem z Katynia, z strzałem po prostu w tył głowy. Ja też patrzę tutaj i myślę sobie, a może któryś z tych szkieletów to jest też i resztki doczesne dowódców mojego ojca z partyzantki z Wileńskiej AK i Szczerbca i Łupaszki, z którymi jakby los i mojej rodziny się gdzieś tam wiązał.